Witajcie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Drug Dealer Simulator. Słuchajcie, jestem w trakcie tutaj załatwiania interesów, sprzedaży towaru i tak dalej, bla bla bla. Natomiast w dniu dzisiejszym jeszcze będziemy ogarniać sobie temat dostarczenia towaru dla gangusów. W związku z powyższym musimy tutaj trzymać rękę na pulsie, mieć się na baczności i ten tegest, kurde, w sumie tam chyba był na maksa. Nie wiem po co ja to tutaj psikam. No ale dobra, niech już będzie. A, teraz jest na maksa. No dobra, tutaj Buda to na pewno nie jest na maksa. Gościu, co ty tam chciałeś? Amfetaminkę 3 gramy. Proszę cię uprzejmie. Sru. O, strasznie mi pospadało tutaj, strasznie mi pospadał szacunek. No więc teraz trochę trzeba to odrobić. No niestety wszystkiego naraz nie da się ogarnąć. Znaczy da się, jak ktoś ma czas. Ja niestety nie należę do tych osób. Natomiast no pomalutku wyszprejujemy tutaj, trochę posprzedajemy, no i jakoś to będzie. Dobra, co my tam dalej mamy? Gdzie tam dalej jeszcze? A, tu jest jeszcze kto. A, tutaj synu siedzisz. Zdjąłbyś te słuchawki, bo ja cię wołam, a ty kuźwa nic nie słyszysz. Metamfetamina, 4 gramy. Bardzo cię uprzejmie proszę, to jest dla ciebie. Śmietnik pusty. No tak, no bo to poranek jest. Teraz tak. Tutaj Gostek sobie stoi, czyli on pewnie będzie gdzieś tu, o. No i dobra, metamfetamina, 3 gramy, proszę bardzo, jest git, jeszcze jeden jakiś, gdzie ty kurde jesteś? A to ciekawe. Kurde, nie mogę gościa. Czekajcie chwilę, bo mam 3 gramy marihuany i cholera wie, jak to się stało, że to mam. Źle policzyłem najwyraźniej, bo ja tutaj nigdzie nie widzę żadnego gostka. No dobra, słuchajcie, tutaj mamy dostarczyć 4 paczki kokainy po 50 gram dla Labalena do piątku. Jest wtorek. W związku z tym, no, można by coś tu ogarnąć. Natomiast najpierw muszę się dostać... O cholera, tam psy są. Muszę się dostać do chałupy. O kurde, ale bym się nadział. Od razu tutaj zapiszemy sobie rozgrywę, bo... Daj ta spokój, kurde. Normalnie wystraszyłem. Trochę nabiegałem ze sprzedażą tych prochów. O, dobra, można cisnąć. Słuchajcie, policja co jakiś czas namierza mi tutaj te krzaki konopi i je niszczą. Nie wszystkie, ale poniszczyli tutaj sporą część. Więc tak, na dobrą sprawę, wiem chyba dlaczego, bo są na widoku i tutaj stąd pewnie jak przychodzą to znajdują. Jeżeli byśmy, powiedzmy, umieszczali to może tutaj, czy gdzieś tam dużo dalej, no nie wiem, no trzeba będzie potestować to. Ewentualnie cały czas ogarniać temat, słuchajcie, tych konopi, powiedzmy w tym, w garażu, czyli te indoor, nie? Dobra, tutaj wrzucę tę Maryśkę. I dobrze. No i teraz, słuchajcie, kokaina. Mam 200 gram. Więc zapakujemy to po 50. 4 paki, tak chcieli. Spójrz, ile ekwipunku. I znowu nie mam kokainy. Kaskę sobie tutaj zostawię. Bo kasa będzie potrzebna, żeby zwrócić temu. Ediemu. Pieniądze. Dobrze. Zapiszemy. I ciśniemy, słuchajcie. Trzymaj tak kciuki, to by się udało. To jest na rynku. Jeszcze sobie tu psiknę. Nie ma kiedy psikać, tylko skoką w torbie, nie?
Ale tak jak mówią, no to... Każdy moment jest dobry. Dobra, lecimy. Już widzę, że tam policaje się szlajają. To dobrze. Teraz tak. O, Leonic. Skrytka będzie gdzieś tutaj, niedaleko straganu Emmy. Niedaleko straganu Emmy. Gdzie to ta skrytka niby miałaby być? A. Co to za skrytka? Czekajcie. Jest tu gdzieś napisane? Kuźwa, nie ma. Nie napisali. O, a ci tutaj idą. Aja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 j
to tu była gdzieś jakaś skrytka? Cholera. Tak powiem szczerze. Oho, dobra, tam ci nie idą. Gdzież to ta skrytka mogłaby się znajdować? Ciekawa sprawa. Trzeba to wszystko przetrzepać tutaj, bo... Emma to nie. Pilunia. A, to ciut dalej jest. Czekajcie, to ciut dalej. Przeszukaj śmietnik. Do tego nie chcę. Otwórz skrytkę, a jednak śmietnik. Dobra. O, już ty synu. No w życiu bym powiem szczerze, nie pomyślał. No dobrze, i teraz mamy... A, tu przeszukaj śmietnik, a po drugiej stronie otwórz skrytkę. Dobra, i teraz mamy się skontaktować z Gustavo. To tak, na dobrą sprawę, to z Gustavo to możemy się z byle jakiego laptopa skontaktować, więc możemy podskoczyć sobie tutaj do tej chałupy bliżej. I później będziemy musieli skoczyć do sektora B po odbiór pieniędzy. I tak z doświadczenia wiem, że jeżeli chodzi o 400 gram koki, to płacą 15 600 dolarów. Natomiast tutaj zapomniałem, ile nam zapłacą. Gustavo. Potwierdź dostarczenie zamówienia. Tak, dokładnie. No, pierwsza reputacja, tutaj jakieś punkty reputacji ogarnęliśmy. Pieniądze z depozytu w centrum miasta mamy odebrać. No i gites. A ci tu co chcą? Mam kasę. A tu zapotrzebowanie. Dobra, to ja to poprzyjmuję tutaj na kasę. Muszę Ediemu zwrócić, bo teraz to kasa będzie dosyć istotna. A to? 40 gram. Wschodnia starówka. No mogę przyjąć to zlecenie. Mogę przyjąć to zlecenie i ogarniemy ten temat. Tak przy okazji, bo to wschodnia starówka, nie ma problemu, to możemy. Tylko będę musiał tam zapakować. O, chciał co? Marihuanę. No to powinniśmy mieć jeszcze 40 gram. O, zobaczcie, widzicie, kurde, no to wzięli, poniszczyli te konopie. Skubańcy. Jeszcze sprawdzimy przed wyjściem. Czy te w garażu są tam nawodnione. Dobra. Na wszelki wypadek wezmę tam ze 4 butelki wody. Więcej nie, żeby się tam za bardzo nie przeciążać. Dobra. A to jest, są 4 butelki wody, ale po 10? On pierdzieli. O, ty synu, patrzcie, 62% wzrostu. Ładnie wszystko, zdrówko jest, ponaświetlane wszystko ładnie też. Filterki są. Dobrze, dobrze. Ciśniemy. Ciśniemy, koksik. A, napełnić miałem wodą. Jakiś, kurde, już rozkojarzony jestem, bo... Bo cały czas, kurde, nagrywam i nagrywam, nie? No ale dobrze, przynajmniej będzie materiał na zapas. Dobrze, teraz zapiszemy. I w takim wypadeczku... Tutaj gościu stoi, dobrze. Trzeba w takim razie dostarczyć te Marysie. O, czekajcie, to... Gdzieś ty, młotku, był? To ty? To ty zamawiasz?
O. Szymiej. Dobrze. Nie być problemu. My skoczymy najpierw odebrać kasę za towar od Labalena. A potem od naszych. Teraz tak, ja tutaj wyjdę obok supermarketu tak naprawdę. Co tam? Szkoda, że się tutaj bić nie można. Fajnie byłoby mu dać tak, kurde, w czerep. Za te wszystkie przeszukiwania. To będzie tu. O, i tutaj... Aha, 7800 dostaliśmy. No, miło. Fajnie tak. No, podoba mi się ta taka kaska. To mogę robić. Głównie na kokain. No Jezu, no dobra, no. Dobra, trzep gościu, trzep. Teraz musimy poodbierać hajs, słuchajcie, od wszystkich naszych tutaj współpracowników. No i widzisz, i ty zasługujesz na to, żebym ci po prostu, kuźwa, coś zrobił. Dobra, czyli tutaj zachodnia starówka, tutaj i tutaj. Dobra, ciśniem. Zachodnia starówa. O, już widzę dziewczynkę. Tak. Dawaj pieniądze. Dziękuję. To zawsze się przyda. Teraz ciut się cofniemy. I tak później muszę tam w sztynku trochę poszprejować, bo niestety, ale... reputacja. Dobra, tu mamy 416, bardzo fajnie. No i jeszcze, słuchajcie, jedna lokalizacja. Będzie dobrze. Stoi gdzieś tam koło sklepu meblowego. Ja się gościu zdziają. Muszę mu trochę staminy podnieść. Ja tam już, z tego co pamiętam, to mam 22 poziom. A, to jest babeczka. Babeczka. No i dobra. Mamy w sumie 9237 dolców, ale jeżeli chodzi o punkty, no to jeszcze na tę kieszeń kolejną, ostatnią muszę chwilę poczekać. No to dobrze. To ja sobie teraz poszprejuję trochę, bo w sumie oprócz kasy to nic tam nie mam. Więc mogę zadbać o szacunek, o reputację. No i potem jeszcze coś porobimy, no zobaczymy, cóż to takiego będzie. Słuchajcie, zrobiłem zamówienie na trochę marihuany i trochę koki i no i paczkę mamy do odbioru, tylko zerknijmy sobie przede wszystkim, co my tutaj mamy, to jakieś fanty są, dobra. Gdzie ta paczka jest do odbioru? A, tutaj. Tylko pytanie, czy to jest jeszcze po tej stronie muru, czy... A, skrytka za supermarketem. No okej, dobra, nie ma problemu. Zapiszmy sobie, oczywiście. I pociśniemy. Słuchajcie, tutaj zostały mi jedynie 3 krzoki. Jeżeli chodzi o moją marychę. Także, kurde, no, trochę niefajnie. No cóż, nie można mieć wszystkiego. Także to nie wyszło, ale krzoki, które są tam... Słuchajcie, za supermarketem skrytka to tutaj. Ale krzoki, które są w doniczkach, no to są, nie? Dobra, ciśniemy. Teraz trzeba uważać. Bo drogie to było. Tam około 7 koła. No to teraz trzeba to wszystko ładnie przemieścić z powrotem. Nie jest źle. I hopsa. No i dobra. I dotarliśmy. To teraz trzeba to będzie wymieszać. Proszę bardzo. Marihuana to tutaj oczywiście. Było 300 marychy.
No i koks tutaj sobie będzie leżał. 225 zamówiłem. Na tyle było mnie stać. Cukru, słuchajcie, ogarnąłem, trochę pomieliłem, także, że jest prawie 600 gramów. Więc nie ma tragedii. No i teraz można cisnąć. Trzeba będzie też zaopatrzyć naszych liderów. Trochę towaru dla ludu. Dobrze, koksik, proszę bardzo. Tu wszystko wykorzystałem, no ale teraz... No teraz też wszystko wykorzystam, bo zaraz to będę mieszał. Z 225 zrobi się 300. Więc dobrze. To teraz tak. Do mikserka. Dodać substancję, całość oczywiście. Cukier także. Dodać substancję. 75. Pstryk. I zatwierdź miksik. Mistrzu, tak ma być. Dobra, i teraz tak. Tak to zrobimy. I 300 gram będziemy tutaj oczywiście mieli. Jak się zmieli. Aha, tutaj w ogóle nie mam koksu. O ty panie. To ja za mało zamówiłem. No tak, no ale nie było mnie stać na więcej. Teraz trzeba będzie trochę potentegować. Nie chce mi się bawić w te bitcoiny, wiecie, więc bazuję na limicie, ale na luzaku dam sobie radę. Martwi mnie tylko tyle, żeby tam jeszcze 75 gram mieć kokainy. To by była 4 seta. No chciałem troszeczkę więcej, ponieważ chciałem może poczęstować trochę ludu. Dodaj substancję. No, oczywiście biały kolorek może być, nie ma problemu z tym. Tutaj mamy amfetaminkę. No, a tutaj... Aha, amfetaminę, ale to tutaj, tej używamy. Natomiast ekstazy mamy 270, 398 marychy, 408 mety, więc jest co sprzedawać, słuchajcie. No to zobaczmy, co by tam ludziki chciały, jeżeli chodzi o moich liderków. Ten tutaj Linz, zdaje się, coś tam opierdziela, jakoś tak, nie wiem. Co ty chcesz? Nie chcę ci dostarczyć kasy, bo nie mam kasy. Co byś chciał? 45 maryni, nie ma problemu. Tutaj 53 maryni, ok. I ty? 41 ekstazy. No, brother, to wykonalne. Wykonalne dla nas jest. To teraz tak, Marynia, 45 i 53. Trochę tam pohandlujemy. 45 i 53. Dobra. I ekstaza 41. Proszę uprzejmie. 41. No. I dobra. I można cisnąć. A ci to co się tak w rządku ustawili, kuźwa? Jeżeli chodzi o konopie nasze, no to te w tym. Te w garażu, one już dojrzewają, więc tak na dobrą sprawę to te mają tutaj problem. Bo no tak żeśmy je ulokowali. Głupio trochę zrobiłem, no ale no przynajmniej się czegoś tam nauczyłem. Dobra, gdzieś słyszę tych gamoni. Nie wiem gdzie. Nie widzę. No to sobie... Ki diabeł? Gdzie oni łażą? Dobra. Marycha, tutaj najpierw 53. I tak prawie, że od końca zaczynamy. A jeszcze znaczek postawimy, dodatkowo będzie. Trzeba będzie przetrzepać trochę tam tych moich tych klientów takich detalicznych. O! A co wy sobie tak spacerujecie, kuźwa?
Dobra, może już poszli. Dobra, przeszli. W porządku. Ty, mistrzu. Marysia, 45. Proszę uprzejmie. 45. I 23 poziom. No i w końcu mogę sobie kolejną kieszeń ogarnąć. To już ostatnia, szósta kieszeń. Jeden punkt mi został. No i teraz będę mógł spokojnie sobie tutaj rozwijać te inne rzeczy. Pewnie zdolniachę trochę tam pocisnę w pierwszej kolejności. Bo z pozostałymi rzeczami jakoś tak lepiej lub gorzej sobie radzę, ale radzę. Natomiast zależy mi na większej ilości punktów doświadczenia. Znaczy nie doświadczenia, tylko punktów rozwoju. Tutaj mamy 41. Proszę, proszę bardzo. No i tak to właśnie wygląda. Dobra, nie będę marnował spreja, bo są potrzebne. Coś tutaj znajdę? O, coś nawet znajdę, słuchajcie. Dobra, bardzo dobrze, prawidłowo. Mam nadzieję, że jakiś fant będzie, bo mam co prawda tam około 2000 na koncie. No ale na razie jeszcze nie wydaje. Myślę, że słuchajcie, ogarniemy sobie w takim wypadku, no skoro mamy trochę hajsiwa, to ogarniemy sobie może w tej naszej kanciapie, tutaj po tej stronie akurat, jakieś mebelki, które przyspieszałyby upływ czasu, bo tak na dobrą sprawę to tam mam mnożnik razy 5 niestety. No mógłbym cofać się, załóżmy, do tej miejscówy starej, tej, którą mamy na własność. Ale to znowu byłaby bieganina i tak na dobrą sprawę totalnie mi się to nie opłaca. I nie chce mi się biegać. Kuźwa, nic nie ma. Dobra, tutaj mamy ten sklep meblowy. Ile ja mam dokładnie na tym koncie? Artuditu, kuźwa. Jak to, że... A, dobra, dupa. Zapomniało mi się, słuchajcie, że upgrade'owałem tam rzeczy związane z tym, z procentem zwrotu. W związku z tym, no niestety, ale znowu muszę jakoś, kurde, to zarabiać pieniądze. No nic, no dobra, trochę pozarabiam, trochę poszporejuję, poszukam przede wszystkim jakichś tutaj gadżetów, no i może się trochę odkuję. Także to, co powiedziałem, staje się nieaktualne. Na razie mebelków nie będzie. Są ważniejsze rzeczy. No i słuchajcie, generalnie rzecz ujmując, to tak, ja cały czas szukam tutaj skarbów, ale jednocześnie opiekuję się moimi roślinkami. I tak na dobrą sprawę, one już są gotowe do zbioru, więc słuchajcie, pierwsze zbiory, ale tylko te konopie z garażu. Niestety konopie, które są na zewnątrz, niestety, ale jeszcze dorastają. Miałem tutaj status zbiega, bo musiałem uciekać przed policją. Bo podczas trzepania śmietników to mnie przyczaili. Tutaj ja miałem przy sobie działki. W związku z tym spierdzieliłem. Ale byłem na tyle blisko tutaj, że trochę się zakręciłem. Trochę tu poprzeskakiwałem przez mury, przez płotki. No i schowałem się w mojej kanciapie. No ale już nie mam tego statusu zbiega, także nie ma z tym najmniejszego problemu. Kurde, no i nic nie było. No trudno. Także tak, no tutaj jeżeli chodzi o tę Marysię, no to tak to wygląda. 34% wzrostu, tutaj to samo, no i tutaj 32%. Są podlane, są zdrowe, no ale oświetlenia jest niewiele. Natomiast tu, proszę bardzo, tutaj mamy bardzo ładnie 176 gram z każdego krzoka, z tego co widać. No to zbierajmy, słuchajcie, nasz plon. Zbierz plon. Ale to on nie znika? No myślałem, że on zniknie. Zebrany. I zebrany. No to bardzo ciekawe, kurde, że tego. Myślałem, że on zniknie i trzeba będzie jeszcze raz siać. Sprawdźmy, jak to wygląda.
No, całkiem, słuchajcie. Można to jakoś połączyć? Nie. Ktoś mi tu tupta. A, to ja chyba tuptam. Dobra, sam się zrobiłem, kuźwa. No dobrze, słuchajcie. No to coś tu już mamy zebranego. No to teraz tak. Potrzebujemy wejść w tryb sprzętowy. I ogarnijmy sobie tutaj może gdzieś... Może nie tak. Tu się przesunę. O, i tu gdzieś na samym końcu, żeby to gdzieś tam się nie pomieszało, ogarniemy sobie tutaj, o, jeden. I tu będę ładował, o, tu będę ładował te paczuchy. A co, czemu ty się tak, kurde, dziwnie się układa? No, nieźle. Dobra, to teraz tak. A, to. To teraz tak, ładujemy. To oczywiście dam na zielono, no bo to też zielsko. Tylko będziemy wiedzieli, że to jest osobno, no to nic się tam nie stanie z tym. 704 gramy, słuchajcie, kurde, to jest po prostu niesamowite. A płaciliśmy tam ile? $45 za jedno nasionko, nie? Także powiem szczerze, no warto się trochę napracować. Tylko teraz muszę nauczyć się, jak to obrabiać, bo to jest teraz wilgotne. Więc przydałoby się zdobyć wiedzę na temat tego, jak to obrabiać. No ale jakby do czasu, aż ten film się pojawi na kanale, no bo jak widać, słuchajcie, to ja to nagrywam 12 lutego 2022 roku. No to do tego czasu, aż ten odcinek zobaczycie, no to ja już na pewno będę wiedział, jak to ogarnąć, nie? Natomiast no jeżeli kolejny odcinek po tym wskaże, że robię jakieś głupoty, to znaczy, że się jednak nie dowiedziałem, to wy napiszcie. To profilaktycznie napiszcie w komentarzach, słuchajcie. No to różnie bywa. No tak czy inaczej, godziny policyjne cały czas trwają. Susz został zebrany. Znaczy susz, te roślinki zostały zebrane, susz z tego później zrobimy. Natomiast ja tu jeszcze muszę potrzepać trochę śmietników, ponieważ pilnie potrzebuję gotówy legalnej. A nie mam ochoty, słuchajcie, prać pieniędzy. A, tam kurde chłopaki stoją radiowozem. No dobra. Tak czy inaczej, wydaje mi się, że interes z hodowlą roślin jest opłacalny, w związku z tym będziemy to rozwijać w dalszym ciągu. Może trochę więcej tego będziemy ogarniać. I myślę, że na Maryśce można niezłe pieniądze zbić. Żeby tam jeszcze mieć odpowiednią liczbę dealerów, nie? Którzy to będą rozprowadzać. No a do tego potrzebuję trochę bardziej zaangażować się tutaj może w ten... w sprzedaż, uzależnianie i tak dalej. Dobra. Przetrzepiemy ten kontener do końca. I są tutaj jeszcze na rynku dwa kontenery, które trzeba przetrzepać. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Potem skoczymy do pralni. A, tutaj to już nic, ale i tak sporo żeśmy ogarnęli. Tutaj jeszcze mamy kontenerki. Która to w ogóle jest? Aha, teraz nie zobaczę. Trzeba będzie zobaczyć, która to jest na osi, bo już widzę, że świta, wstaje dzień, więc niebawem pewnie godziny policyjne się skończą. Ja co prawda nie mam nic nielegalnego, no ale zatrzymanie w tym momencie, no, naliczyliby mi $50 kary, nie? To tam grzywny za to, że się włóczę. Nic by mi tak naprawdę tutaj stąd nie zabrali. No ale za te $50 to coś można kupić, nie? Więc lepiej uważać. No jeżeli mnie złapią, trudno, uciekać nie będę. Uciekam tylko z towarem wiadomego pochodzenia. Natomiast tutaj z tego, co mamy, no to może ze 2000 by były. Tak spekuluję, bo pewności nie mam.
A, zobaczmy godzinę. A, 5:36. No to jeszcze trochę czasu tutaj mamy. Jeszcze ten śmietniczek przetrzepiemy. I wydaje mi się, słuchajcie, że jeszcze jeden jest taki, gdzie można byłoby się pokusić o przetrzepanie. Tylko pytanie brzmi, czy tam nie będą też stali radiowozem. No kurde, no tak dużo tego jest i co, i żadne... O, jest, dobra, no już... O, i spray jest, bardzo dobrze, spray się przyda. Już traciłem powoli nadzieję, że coś tutaj będzie. Chociaż czasami nawet i tutaj na samym końcu potrafi się trafić. Potrafi się trafić, ciekawe. No dawaj mistrzu, dawaj, dawaj. No już jestem taki trochę bardziej przeciążony. Dobra, chodźmy tu. O, oj, 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 oj. Dobra, chłopcy poszli. Tutaj jest jeszcze śmietnik, ale to jest taki ryzykowny nieco śmietnik. Natomiast tutaj... Oj. Jak oni zamierzają tutaj przejść? No poważnie? Nie przeskoczę? Orzesz ty, prosto kuźwa! O masz, no, kurde, następny krzok znaleźli. Wiecie co, ja tam te krzoki to ja już chyba na zmarnowanie dam, bo to już nie ma sensu. To już, bo w takim wypadku, no to skoro znaleźli te moje konopie, to w takim wypadeczku zostały dwa krzaki. Zanim to urośnie, to powiem szczerze, że to mi się nie opłaca. Może gdzieś wypierdzielić tam rzeczywiście hen. Daleko. Może będzie lepiej. Albo w różnych miejscach rozkładać te planty. Dobra, ostatni kontener i będziemy cisnęli do tej pralni. Wrzucimy to. Zobaczymy przynajmniej jaka wartość. Teraz mam 45% stopę zwrotu, więc nie jest źle. No i dobra. Niewiele tego tutaj ogarnąłem. Co oni się tak szlajają? Co oni nie mają co robić? Dobra, szybko będę gdzieś tu uciekać. Żeby nikt mnie nie znalazł. I hopsa. No i dobra. No i ci, żeby otworzyli w miarę szybko tę szufladę. No dawaj, no. O, a dobra, już koniec godzin. Otwierać, kuźwa. Ile będę walił. No dobra, to zegareczek, 3 naszyjniki, dodatkowo 5 komórek i 5 bransoletek. Proszę bardzo, ile? 4990, no nie, no to ładnie, słuchajcie. To nawet ładnie poszło. Tutaj na dwóch wieżach umieścimy. O, zaszprejowałem już szufladę. O kurde, ale mi tu spadło. Ulala. No to faktycznie trzeba będzie podziałać tutaj z tymi kryjówkami. Ale no do tego czasu no to musimy tutaj popracować i musimy się uzbroić w cierpliwość, bo niestety no inaczej to... Ja jestem jeden, tych jest tu wielu, no i nie daję rady. No, ale na dzisiaj to tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie odcinka. Zostawcie lajka, zostawcie suba. Ja was zapraszam na naszego kanałowego Discorda. No i oczywiście jak zawsze sekcja komentarzy należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.